Cześć, z tej strony Karolina. SOLIDWORKS Inspection to rozwiązanie, które pozwoli Wam znacznie skrócić czas przygotowania dokumentacji kontrolnej, która będzie zgodna z takimi standardami jak AS9100 czy PAP. Niestety nie każdy ma świadomość, że oprócz domyślnie zdefiniowanych w programie szablonów kart kontrolnych, możecie również przygotować swoje własne szablony, które będą zgodne ze standardami Waszej firmy. W tym celu korzystamy z edytora szablonów, który pozwala na proste i szybkie przygotowanie swoich własnych szablonów bez konieczności posiadania jakichkolwiek umiejętności programistycznych. Jeżeli nie wiecie, czym jest edytor szablonów, koniecznie zobaczcie, jak z niego korzystać. Pracę nad nowym szablonem rozpoczynamy od przygotowania w programie Excel szablonu formularza kontroli, który wykorzystujemy w naszej firmie. Staramy się go odwzorować jak najdokładniej. Ja już mam przygotowany szablon, więc wystarczy, że zapiszę go w formacie szablonu programu Excel 97-2003. Bardzo ważne jest, aby nie zapisywać go do nowszej wersji, gdyż edytor szablonów SOLIDWORKS Inspection nie obsłuży takiego pliku. SOLIDWORKS Inspection dostępny jest w dwóch wersjach: add-in, czyli dodatku do SOLIDWORKS, oraz autonomicznej wersji, tzw. standalone. Zacznijmy od tej drugiej. W celu utworzenia szablonu formularza kontroli należy kliknąć logo SOLIDWORKS Inspection w lewym górnym rogu i wybrać pozycję Edytor szablonów. Zostaniemy poproszeni o wskazanie lokalizacji bazowego szablonu. Należy wskazać szablon, który przed chwilą zapisaliśmy. Po jego otwarciu w programie Excel będziemy mieć możliwość jego edycji, a dokładnie podpięcia go do programu SOLIDWORKS Inspection. Każdy z formularzy kontroli składa się z dwóch rodzajów pól tekstowych. Takich, które nie zmieniają się w porównaniu do tych w szablonie formularza, np. pole o nazwie numer części, oraz pól tekstowych tzw. tokenów, których wartości zmieniają się z projektu na projekt. W przypadku tych drugich steruje się nimi poprzez umieszczenie odpowiedniego tzw. tokena w danym polu szablonu formularza. Dzięki temu zostanie umieszczona odpowiednia reguła, która po opublikowaniu formularza kontroli zwróci w to pole odpowiednią wartość z projektu kontroli SOLIDWORKS Inspection. Tokeny wprowadzamy bezpośrednio z edytora szablonów. Mamy do dyspozycji kilka grup tokenów, które zostały podzielone według lokalizacji zaczytywanych wartości. Należą do nich tokeny dokumentu, właściwości, listy materiałów, specyfikacji, cechy charakterystycznej czy pomiaru. Wystarczy, że zaznaczymy odpowiednie pole w szablonie formularza, wskażemy interesujący nas token i wstawimy go do zaznaczonego obszaru. Po ich wstawieniu pojawi się długi tekst. Przykładowo numer rysunku znajdziemy w tokenie właściwości projektu. Wartości graniczne oraz pomiary dla kontrolowanych przez nas charakterystyk są umieszczane w komórkach od wiersza 11. Wystarczy jednak, że tylko w wierszu 11 wprowadzimy odpowiednie tokeny. Wartości dla każdej kolejnej charakterystyki zostaną dodane w osobnym wierszu. Jeżeli któraś z charakterystyk jest kluczowa, mamy możliwość dodania takiej informacji w formularzu kontroli, używając tokena cechy charakterystycznej o nazwie klucz. Po zdefiniowaniu całego szablonu należy go zapisać. W związku z tym, że szablon i edytor szablonów różnią się delikatnie między wersją SOLIDWORKS Inspection Add-in oraz Standalone, zapisujemy go w folderze Standalone. W przypadku wersji SOLIDWORKS Inspection w postaci dodatku, edytor szablonów uruchamiamy z poziomu wstążki programu SOLIDWORKS Inspection. Aby jednak była taka możliwość, bardzo ważne jest wcześniejsze aktywowanie dodatku. Po uruchomieniu edytora widzimy, że nieznacznie różni się on od tego dla wersji Standalone. W tym przypadku możemy wstawiać do formularza bezpośrednio właściwości dostosowane z modelu lub rysunku oraz tokeny dla cechy charakterystycznej czy dokumentu. Sposób wprowadzenia tokenów jest taki sam. Przy zapisie szablonu należy jednak pamiętać o zapisaniu go w folderze add-in. Ostatnią z czynności, jaką możemy wykonać, aby w pełni przygotować szablon formularza, jest określenie wierszy stanowiących stopkę szablonu. Dzięki temu nasz szablon dostosuje się do każdej długości formularza. Tym samym zapobiegniemy wystąpieniu pustych wierszy w opublikowanym formularzu kontroli lub zabraknięciu wierszy, gdy liczba kontrolowanych cech charakterystycznych przekroczy liczbę wierszy w szablonie formularza. Jako stopkę formularza uznajemy pierwszy wiersz występujący po tabeli, w której wprowadzamy wartości dla kontrolowanych cech charakterystycznych. W tym przypadku jest to wiersz numer 33. Należy go zaznaczyć i przejść do zakładki formuły Manager nazw. W tym miejscu jesteśmy w stanie nadać nazwę całemu, zaznaczonemu przez nas wierszowi, definiując go tym samym wierszem stopki formularza. Dzięki temu SOLIDWORKS Inspection będzie wiedział, że jest to wiersz, który powinien dostosować swoje położenie do długości formularza. Nadajemy mu nazwę EX Footer Row 001. Bardzo ważne jest zachowanie tego formatu nazwy, czyli uwzględnienie dużych i małych liter.
Na końcu nazwy znajduje się 3-cyfrowy identyfikator liczbowy stopki. Bardzo ważne jest, aby był on unikalny dla każdego z arkuszy naszego szablonu formularza. Po upewnieniu się, że zakres stopki obejmuje cały wiersz, możemy utworzyć jej nazwę. SOLIDWORKS Inspection rozpozna ją i będzie mógł decydować o jej położeniu w zależności od ilości kontrolowanych przez nas cech charakterystycznych. Na końcu zapisujemy szablon. Jeżeli postępowaliście zgodnie z tym tutorialem, to zapewne macie już przygotowany swój własny szablon formularza kontroli, który będziecie mogli wykorzystać w SOLIDWORKS Inspection. Mam nadzieję, że dla Was było to równie proste zadanie.